Kukurydza, kukurydza. Nie, nie, nie jesteśmy nad morzem, jesteśmy nie na polu. Nie jest to plaża. Nie jest to plaża, jesteśmy na polu. Dokładnie tak. Cześć, Paweł. Cześć, cześć. Chociaż taką gorącą kukurydzę z masełkiem to bym teraz zjadł. Oj, chętnie by to by nie było takie głupie. Niestety mamy, albo stety, listopad. Listopad. Piękne popołudniowe słoneczko nam przyświeca. No, można wyjechać do ciepłych krajów. Można. Pierw trzeba zrobić robotę. Jak dokładnie to omawiał mój ojciec. Najpierw robota, a później przyjemności. Dokładnie tak. Na przyjemności trzeba zapracować. Otóż to. Jesteśmy przy pługu Grégoire Besson. Francuska marka. Francuska. To przyznaję się, że mam... Dobre pługi? Bardzo dobre pługi. Ja mam duży sentyment do tych pługów. Już od ponad 20 lat zajmuję się między innymi tymi pługami. Tak. I powiem Ci szczerze, że to jest bardzo kochany stwór do orania. Okej. I jesteśmy w kukurydzy i właśnie pokażemy, że w tej kukurydzy... Czyli w tych najtrudniejszych de facto warunkach. Tak. To są moim zdaniem kukurydza, pole kukurydziane jest najtrudniejsze. Jeszcze tylko pole tak zwanym wylegniętym zbożem. Też potrafi dać w kość i utruć życie rolnikowi, ale kukurydza nawet dobrze zebrana to jest wyzwanie, żeby ją dobrze zaorać. Tutaj co prawda żeśmy pole sobie przygotowali. Tak. W postaci przetalażowania, nie? Tak, tak. Pole było talerzowane. Aha. I to jest fakt, tu żeśmy jechali akurat broną talerzową Agrisemu, nie wiem czy pamiętasz. I to naprawdę zdało dobrze egzamin. Powiedzmy, pole jest przygotowane do orki. I teraz będziemy tym orali. Kilka słów o pługu. Właśnie, co to za pług? Mówiłeś marka francuska. Grégoire Besson. Grégoire Besson. Francuski producent. To jest nowa linia pługów. To jest pługi, one nazywają się rower. Nie chodzi o taki ekologiczny na pedały. Nie, to nie o to chodzi. Bo te wcześniejsze serie to były jakieś tam bodajże RY. RA, RB, RC. Tam były różne rozwiązania, ale teraz przemianowali to. Zrobili z nie rowery. I teraz mamy rowery. I z rowerami jest następująca prosta rzecz. Tu jest akurat przypadek kukurydziany, który najczęściej sprzedawany jest. Rozstaw 100 cm. Czyli największy de facto? Mówiąc najprościej, od dzioba do dzioba jest metr. Okay. Czyli tą przestrzeń na tą masę, która ewentualnie tu miała być, jest. Zresztą to widać, nie? To widać. Tu jest gigantyczna przestrzeń, jeżeli chodzi o... powiedzmy tą masę, którą musi ten pług przerobić. To przepustowość po prostu. Dokładnie tak. Co jeszcze charakterystycznego w tych pługach? A to jest kilka rzeczy. Zabezpieczenie hydrauliczne non-stop i tu nawet z pewnego takiego wykładu dla naszych pracowników, których doszkalamy, został taki rysuneczek. To jest nietypowa rzecz. W tej części jest tłoczysko, które tylko pracuje w osi. W ogóle się nie przemieszcza. Jest specjalnie zabezpieczone przez taki, powiedzmy, element usztywniający tą pracę, a wachliwość uzyskuje się w tym momencie. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w praktyce, jeżeli w fabryce nie zostało źle zmontowane, to nie wymieniamy tych tłoczysk ani siłowników, które tutaj pracują. 4 punkty swobody na kulkach, to jest, czyli w pełnym zakresie. I on może iść bokiem, może iść górą. Czyli to lewo, jest... prawo, góra, dół. Tak. Dokładnie naprawdę tak. Odchylenie korpusa dokładnie następuje tak. Przy napotkaniu na przeszkodę. Dokładnie tak. Jest tu pewna rzecz, tu jest listwa ścinająca. Oczywiście w kukurydzy najkorzystniej zastosować jest przedpórzek. I on się wtedy w tym miejscu montuje. Nie ma najmniejszego problemu. Jest kilka rodzajów. Ale powiem Ci tak. Na polu wstępnie przygotowanym przez talerzówkę, myślę, że listwa jest wystarczająca. Jak najbardziej sobie poradzi. Moim zdaniem jest wystarczająca. Tu są różne szkoły, są miłośnicy przedpuszków. Trzeba tylko pamiętać, żeby je dobrze dobrać, bo to nie jest takie oczywiste i takie proste. Kolejną taką cechą dosyć charakterystyczną jest to, że korpusy pużne i sama regulacja puga jest tutaj bardzo wielopłaszczyznowa, ponieważ sam korpus ma też tak zwaną regulację, nie wiem czy to będzie tak bardzo dokładnie widać, istnieje jego możliwość ustawienia większej zadziorności. Czyli można go przestawić, żeby był szybciej się zagłębiał, wtedy kiedy mamy bardzo sucho, dokładnie. Beton, to wtedy on ustawia będzie, się go bardzo. Nie będzie nam się samoczynnie tak wypłycał. Jest. To jest bardzo cenne. Druga rzecz, przejdźmy do przodu. Może nie jesteś w najlepszym ułożeniu, ale podnieś tą kamerę do góry. Jest system regulacji tutaj. Ja przejdę, Paweł, z drugiej strony.
Nie ma najmniejszego problemu. Ja przejdę z drugiej strony, bo tutaj pokażemy system tak zwany wrzecionowy. Tak jest. I on jest w układzie takiego równoległoboku. Jest rozwiązanie, jest wrzeciono za wrzecionem, jest takiego typu równoległoboku i jest oczywiście w niektórych rozwiązaniach listwa regulująca i jedno rzeciono. Przyznaję się bez bicia, że to rozwiązanie jest najwygodniejsze, najprecyzyjniejsze. Poza tym, my żeśmy już kiedyś, Paweł, wspominali o tym, że tak zwane te regulacje na szynie tak zwane spotyka się z takimi wieloma swoistymi problemami. Musi być smarowane i zadbane. To jest jedno, a drugie, nie wiem czy pamiętasz, charakterystyczne zużycie na korpusach powstawało. Tak, jest tak zwany układ, jak to mówię, łezkowy, po prostu akurat wycina, o ustawmy, wycina coś takiego. Taki dosłownie język. To jest dosyć koszmarne dla użytkowników, bo wtedy dostajesz tycha pierś, lemiesz i odkładasz. Tak naprawdę wszystkie trzy główne elementy w pewnych miejscach na tym łączeniu mają to nadmierne zużycie. Dokładnie tak. W pozostałych częściach są praktycznie jak nowe, a tutaj te zużycie niestety następuje wzmożone. I elementy trzeba szybko wymieniać. Co nowego wprowadzili? Troszeczkę inny system regulacji korpusów, wygodniejszy. Na tych karbach bardzo łatwo się to ustawia. Jest to taka praktyczna rzecz, którą zmieniono, jeżeli chodzi o ostatnie lata. I w tym modelu też jest inny system. Tutaj widać całą taką baterię podkładek do ustawienia głowicy. Reguluje się to podkładkami. Bardzo wygodne. A czyli nie śrubunkiem jak do tej pory? Nie śrubunkiem. I dlaczego właśnie ucieka się od pewnych śrubunkowych rzeczy? Użytkownicy nie do końca o to dbają, nie smarują. To za jakimś czasem się zapieka. Między innymi to wrzeciono, które było tutaj na tej szynie. Nie oszukujmy się, Paweł, tu jest kontakt z ziemią. Nie? Kontakt czyli z ziemią, wtedy to się oblepi, warunki atmosferyczne. Nie do końca się to też umyje, czy dokładnie, wymyje, dokładnie tak. Gdzieś ta korozja następuje, a zwłaszcza te elementy właśnie gwintowane i tak dalej, no one wymagają jakby no tej kultury, żeby to było w czystości. Od wiosny do jesieni puk stoi. No niestety takie elementy czasami rdzewieją, zastygną, zapieką się i to później się okazuje, że puk ustawiony raz fabrycznie do jego śmierci jeździ w jednym ustawieniu. Mieliśmy okazję parę razy to nawet widzieć, że to tak się niestety dzieje. A to jest proste, nieskomplikowane rozwiązanie, które naprawdę pozwala wykorzystać ten pług. Tutaj, w tym pługu, jakie my szerokości na korpus możemy uzyskać? Jest maksymalnie nawet do 50 cm. Okay. Tylko trzeba zawsze o jednej rzeczy pamiętać. Najczęściej ten pług jest ustawiony na 40 cm, bo ma lemiesze 16-calowe. Okay. Jak chcę wejść więcej, to już muszę mieć 18-calowe lemiesze. Aha. I wtedy wchodzę w przedział tamten między 40 a 50 cm. A widzisz, to dobrze, że wspominasz, bo tego nawet bym nie powiedział, że nie możemy sobie na każdym lemieszu uszykować. Dno bruzdy będzie źle wyorane. A okej. Okay. To jest najprostszy przykład. I właśnie często ludzie nie patrzą w ten sposób, bo oczywiście można od razu założyć dłuższy lemierz, bo to nie przeszkadza, jasne, ale wtedy trzeba o tym pamiętać, że będę miał ten górny zakres szerokości roboczej. Okay. To jest bardzo fajna rzecz. To jest takiego coś nietypowego, trochę ci powiem. Tak, to, ale nie, żeby było dowcipnie, to jest bardzo archaiczne rozwiązanie, bo to w podręcznikach z lat 60., 70. W szkołach rolniczych było coś takiego. To się tam krój nożowy to się de facto nażywa. My na to mówimy płetwa rekina. Ona się zużywa, owszem, ale jej zaletą jest to, jak jest teren. Jakie ona ma za zadanie tak naprawdę? Przede wszystkim odciąć, każdy korpus odcina swoją część. Okay. Nie ma czegoś takiego, że przez, powiedzmy, złe regulacje, coś takiego, inny korpus musi więcej wziąć. A, okej, okay, jasna sprawa. A najlepiej to widać, jak jedziemy w orce z górki. To czasami jest w ustawieniach, niektórzy narzekają, że na górze zaczynam tak, a na końcu jest zupełnie inaczej. Jest zupełnie inaczej. Płetwa rekina całkowicie załatwia temat i to jest bardzo praktyczne. I też chyba łatwiej jest utrzymać prostoliniowość tej pracy. Oczywiście, nie? Że tak. Nie, się to jest już tam bezkonkurencyjne. Okay. Kolejna rzecz, która akurat w tym pługu, ale to już musisz obejść znowuż dookoła.
O, wejdę, Paweł, co tu pokażemy. Pokażemy. Warto pokazać parę rzeczy. Od paru lat słyszałeś już, że te dłuta, elementy robocze są na różny sposób. Albo napawane, węgliki, tam są różne rzeczy robione. I klienci coraz też bardziej jakby oczekują tych elementów, żeby jak najbardziej trwałych. Tak. Trwałych, to jest bardzo istotne. Powiedzmy tak, wymiana częsta to jest też nic przyjemnego najzwyczajniej. Nie? No jest to kłopotliwe. Tak. Jest to kłopotliwe. I tu jest bardzo dobrze widać. To jest standardowy dziób. On już trochę popracował. Mhm. Widać lekkie zużycie, ale to jest, on jest, można powiedzieć, bez żadnego napawania i tak dalej. Bez żadnego napawania, standardowy, tak jak najczęściej jest kupowany. Ale już na dole widzimy, oczyścimy ładnie i teraz z przodu mamy węgliki spiekane. Okay. I tu jest specjalny system spawów, takiego napawania właśnie specjalną spoiną i dodatkowo ta wersja jest najmocniejsza, ponieważ ona ma jeszcze dodatkowe takie napawania tych dalszych, że tak powiem, osłaniające miejsca, gdzie są śruby. No bo wiadomo, że największe zużycie następuje od przodu, od czoła, stąd też mamy węglik i dosyć gęste te napawanie, nie? Dokładnie tak. I to jest wielokrotnie trwalsze rozwiązanie jak standardowe. Jesteśmy na polu u Leszka, on często wspomina, bo on już na przykład ma taki maszynę dłutową do pracy, jeżeli chodzi o ściernisko, Horsza, i on już mówi tak, już nie kupuje standardowo. Nie, bo to jednak, te, powiedzmy, on ma tam dosyć sporo tych hektarów, nie będziemy zdradzali, no bo nie jesteśmy do tego upoważnieni, ale mówi, że to jest zupełnie inna bajka. Ale powiem tak, miałem kontakt już kilka razy z Leszkiem. U niego widać to profesjonalne podejście. Tak. Zamontować raz, trochę drożej, a porządnie. Tak, tylko że też jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. W momencie, kiedy to się zużywa, często jest tak, a jeszcze zrobię 2 hektary, a jeszcze coś. No bo zostało już niewiele dokładnie do końca w tym sezonie, nie? Zaczynam podjeżdżać resztę elementów roboczych. Czyli to idzie tak lawinowo te zużycie. To wtedy już idzie lawinowo, nie? Druga rzecz. Orka, szczególnie letnia, no to powoduje, jeżeli mamy dobrą prędkość, to się nagrzewa. Oczywiście, no bo też odpowiednie prędkości. Naprawdę, się odpowiednie prędkości. Im większa jest temperatura, to jeszcze szybciej się zużywa. No i druga sprawa, jak są to orki, tak jak mówiłeś, po zbożach, tak tutaj w tym okresie jeszcze letnim, tak. Czy tam wczesną jesienią, jest sucho z reguły. I jest twardo. Jest twardo, nie? Czyli... I wtedy mamy takie coś, to też jest takie bardzo charakterystyczne. Niektórzy mówią, a bo ja jechałem 12 na godzinę. No kłopot polega na tym, że tak jak rozmawiałem z Leszkiem, Leszek trzyma 8-9 km na godzinę. To jest taka optymalna. Bo wtedy mówi, najrówniej zużywają się właśnie te elementy robocze. A i wystarczająca to już jest prędkość do tego, aby ten efekt tego zabiegu był jak najlepszy. Satysfakcjonujący. I jeszcze kolejna istotna rzecz. Jeżeli ten element jest w dobrym stanie, nawet jak jest zużyty, to wtedy mamy mniejsze opory orki, mniejsze zużycie paliwa. To jest szereg elementów, które naprawdę ma znaczenie. Paliwo podrożało. Niedługo będziemy widzieli 7 zł, no to dopiero ludziom się w głowach poprzewraca, ile to kosztuje. Oczy się otworzą. Nie? Nawozy, wszystko kosztuje. Więc te drobne rzeczy powodują, pływają, że można naprawdę... Tak samo. Dokładnie. Samo nawet regulowanie puga, bo ja zawsze mówię tak, pług jest wtedy wyregulowany, kiedy jak puszczam kierownicę, ciągnik nie traci prędkości, nie wyjeżdża z bruzdy, jest ideał. Dokładnie. Tak naprawdę możemy wyjść z ciągnika, tak, iść oczywiście. On sam założył. Nie zaleca się tego, aby opuszczać stanowisko pracy. No teraz nowe ciągniki nie pozwolą opuścić. Tak. Natomiast faktycznie jest taką istotną rzeczą, że ciągnik, pług dobrze wyregulowany, nie wjedzie nam ani w część zaoraną, ani w caliznę.